Dzień dobry, bardzo, bardzo cieszę się, że tutaj jestem. Za każdym razem, jak zapraszają mnie na tego typu konferencje, to zastanawiam się właściwie, co kierowało tym, kto mnie tu zaprosił, ale mam nadzieję, że czegoś wartościowego dzisiaj Państwo wysłuchają. Ja właściwie będę mówić o tym, czego ja się teraz uczę. Właściwie to nie jest coś, czego ja się super nauczyłam, nie wiem, przećwiczyłam, okej. Dziękuję bardzo. Co przećwiczyłam i w ogóle tutaj jestem z pozycji jakiegokolwiek mentora. Nie, absolutnie nie. Będę opowiadać o tym, czego się uczę teraz i mam nadzieję, że też będzie to dla Państwa w jakiś sposób inspirujące. Ja chciałam powiedzieć, że generalnie jeszcze chyba 3 lata temu moje zaangażowanie, ponieważ jestem trenerką od paru lat, między innymi w programie Mistrzowie Kodowania, moje w ogóle zaangażowanie edukacyjne w większej ilości, w przeważającej ilości wyglądało tak właśnie. Tak. Czyli kod, programowanie, to jest coś, co absolutnie mnie fascynowało, pasjonowało. Dalej fascynuje i pasjonuje. Zaczęłam od Scratcha, potem był App Inventor, tutaj jak widać Java. I cały czas sobie myślałam, co jeszcze, jak bardziej, gdzie głębiej tego szukać, jak to tłumaczyć, jak o tym opowiadać, co jest w tym wszystkim takie najważniejsze, jak dotrzeć do tego rdzenia programowania, do tego, co my jako nauczyciele, edukatorzy, co możemy z tego wyciągać, co najbardziej wartościowego możemy z tego wszystkiego naszym uczniom dawać. No i właściwie jak opowiadałam też i o programowaniu, o różnych narzędziach do programowania na różnych konferencjach, zaczęłam pokazywać taki oto slajd, że to całe programowanie to nie tylko kodowanie, czyli układanie klocków w Scratchu, klepanie kodu w jakimś tam edytorze, ale to cały proces, to jest przede wszystkim słowo klucz, proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programu. Czyli na programowanie nie składa się tylko ten moment, kiedy dziecko czy dorosły siada przy komputerze czy przy tablecie i układa paluszkiem, czy za pomocą klawiatury, czy myszki, ten kod. To nie jest tylko ten moment, w którym wpisuje znaki, ale to jest moment również, w którym on wymyśla, co to ma być, jaki ma być efekt końcowy, jakie kroki mają mnie doprowadzić do tego, żeby tam coś powstało, czemu to ma służyć, co komuś ma to udowodnić, w czym komuś ma to pomóc. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne i tak zetknęłam się, koncentrując się na tym drugim słowie, koncentrując się na projektowaniu, zetknęłam się z myśleniem projektowym design thinking. Design thinking, ja sobie zawsze mówię o tym, czyli wszyscy wiemy, o co chodzi, bo design thinking to jest myślenie projektowe. Z tym, że design thinking to jest takie myślenie projektowe, które naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych wtłoczyli w takie bardzo sztywne i bardzo konkretne ramy. Myślenie projektowe jako design thinking ma jakby swój przepis. To jest tak jak przepis na ciasto. Są bardzo konkretnie podane kolejne kroki i co tam w tych krokach się znajduje. Co to jest ten design thinking? Jak najlepiej można pokazać w ogóle, o co chodzi w tym podejściu? Jest taki przykład, który ja absolutnie uwielbiam i mówię o nim zawsze i pewnie jeżeli ktoś z Państwa był na konferencji, na którym coś gadałam, to ja przepraszam, bo ja właściwie mówię cały czas to samo. I w ogóle to w ogóle nie jest mój przykład jeszcze, żeby było lepiej, tylko z książki Creative Confidence, czyli Kreatywna Pewność Siebie. To jest przykład projektanta Doga Ditza z GE Healthcare, który projektuje rezonansy magnetyczne. No i podjął taki projekt zaprojektowania nowego rezonansu, który byłby narzędziem jeszcze lepszym, jeszcze sprawniejszym, który jeszcze bardziej jakby dogodny sposób pomagał lekarzom i pacjentom przechodzić przez ten proces trudny badania rezonansem magnetycznym. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był badany rezonansem magnetycznym. Pewnie ktoś był, ja też byłam, okej. To nie jest łatwe doświadczenie.
jest nieprzyjemne po prostu. Więc jakby myślano, jak to udogodnić, jak to złagodzić, jak sprawić, żeby ludzie czuli się bardziej komfortowo, wymyślił. Lekarze, pacjenci byli zachwyceni. Komfort, wygoda, estetyka, dokładność pomiarów, wszystko fantastycznie. Doug Dietz po prostu kąpał się w chwale swojego geniuszu, swojego projektowania. Wszystko świetnie. No i tak jeździł sobie po różnych tam szpitalach, po różnych oddziałach i sprawdzał właśnie, jak ten sprzęt się tam sprawdza. I wszystko było ekstra do momentu, kiedy nie dotarł na oddział dziecięcy. I tam okazało się, że ten jego wspaniały sprzęt kompletnie nie zdaje egzaminu, że dzieci są tak, jak były przerażone badaniem, dalej są przerażone badaniem, że nie chcą wchodzić do tej ciemnej, w ogóle nie wiadomo plastikowej jakiej rury, że no jest to trauma. Dla dziecka jest to po prostu trauma. No i on nie poddał się, zawziął się w sobie, zaprosił do współpracy taką firmę, która nazywa się IDEO i jest chyba światowym liderem, jeżeli chodzi o wspieranie różnych procesów w design thinking. I oni wymyślili coś zupełnie innego. Oni wymyślili nie tyle nowy rezonans, co zupełnie nowe doświadczenie badania rezonansem. I wygląda to tak. I to nie chodzi tylko o to, że cała ta sala została przemalowana. Tu nie chodzi tylko o to, że ten rezonans został przemalowany. Nie, to została stworzona cała historia, począwszy od tego, że dziecko przychodzi, jest przebierane za pirata, jest opowiadana mu cała historia, że teraz będzie porwane na statku pirackim i musi siedzieć cicho, bo może przyjść herszt i go porwać i teraz będzie słyszał szum tego morza. I teraz będzie sztorm i będzie może nawet musiał założyć słuchawki, żeby się mu nic nie stało. Więc tak właśnie wyglądało przeprojektowanie tego doświadczenia całego metodą design thinking. I dokładnie o to w tym wszystkim chodzi. Jak ten proces wygląda? Tak jak wspomniałam, to jest 5 etapów. Po prostu 5 etapów. Bardzo prosto. Te etapy to empatyzacja, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, budowanie prototypów, testowanie. Jestem pewna, że uczniowie Karoliny przechodzą te wszystkie etapy, tworząc swoje projekty. Jestem pewna, że Państwa uczniowie, Państwo ze swoimi uczniami też przechodzą te etapy. Warto to robić dobrze, warto to robić świadomie, jeżeli chcemy pracować metodą design thinking. Po kolei bardzo krótko o każdym z etapów. Empatyzowanie, czyli wchodzenie w czyjeś buty. Jeżeli mamy jakiś problem, jeżeli mamy jakieś wyzwanie, to sprawdzamy dla kogo projektujemy, kto jest naszym użytkownikiem końcowym, kto jest tym, na kim mamy się skupić. Sprawdzamy, jakie są jego potrzeby, jakie są jego doświadczenia, jakie są jego problemy, jak wygląda jego życie, jak wygląda jego codzienny dzień, jak wygląda to doświadczenie, w obszarze którego musimy coś zaprojektować. Definiowanie problemu. To jest bardzo trudny moment, ponieważ jak już zbierzemy sobie doświadczenia tego naszego użytkownika, przyjrzymy się mu dokładnie, to musimy najlepiej w jednym zdaniu powiedzieć, w czym tkwi problem. Na przykład, jeżeli mówimy o tym rezonansie magnetycznym, pytanie, to definicja problemowa, pytanie projektowe brzmiało, jak moglibyśmy sprawić, żeby badanie rezonansem magnetycznym nie było dla dzieci aż tak nieprzyjemne jak do tej pory. Aha, bo oczywiście zapomniałam powiedzieć, że to rozwiązanie się sprawdziło. I dla Doga Dietza, tego projektanta, największą nagrodą w ogóle za wysiłek włożony w cały ten proces było to, jak obserwował badanie 2-letniej dziewczynki, która po badaniu podeszła do swojej mamy z ogromnym uśmiechem na twarzy i zapytała, kiedy tam będą mogły wrócić. Więc dobrze zdefiniowany problem, dobrze zadane pytanie projektowe jest nie za wąskie, nie za szerokie i powinno się zaczynać od słów jak moglibyśmy, jak moglibyśmy, jak moglibyśmy sprawić, żeby coś tam, coś tam. Jak moglibyśmy pomóc komuś w zrobieniu czegoś?
jak moglibyśmy zmienić doświadczenie czegoś. Oczywiście ja wiem, że teraz te sformułowania może nie będą jakby dla takich małych dzieci jasne, ale już powiedzenie, jak moglibyśmy sprawić, żeby zwierzęta w parku nie głodowały zimą, myślę, że jakby są w stanie zrozumieć. Generowanie pomysłów, czyli burza mózgów. Potężne narzędzie edukacyjne, w którym jest mnóstwo aspektów, które można wykorzystywać. Ono nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać, ale jeżeli będzie się pamiętać o pewnych zasadach, o szacunku, o niekrytykowaniu siebie nawzajem, o właśnie stworzeniu takich warunków poczucia bezpieczeństwa dziecka, które uczestniczy w takiej burzy mózgów, to można fantastyczne efekty osiągnąć. Prototypowanie, czyli coś, co też dla design thinking jest charakterystyczne, jest sercem też tego procesu, czyli tworzenie rzeczy namacalnych, robienie. Jeżeli mamy jakiś pomysł, jeżeli mamy jakiś projekt, dajemy dzieciakom cokolwiek, co może im się przydać w tworzeniu jakichś rzeczy. Śmieci. Asia, śmieci, tak. Oczywiście, śmieci, proste rzeczy, to nie musi być, prototyp nie musi być piękny, prototyp nie musi estetycznie nas zachwycać, nawet nie powinien, nawet nie może w ogóle, bo wtedy to znaczy, że to nie jest prototyp i to wszystko źle. Więc prototypowanie, jakby zachęcanie dzieci, żeby tworzyły coś namacalnego. No i testowanie. Bardzo ważna rzecz, bo ten proces design thinking jest, właściwie on nie jest do końca liniowy, on powinien być takim kołem i po tym jak dzieci stworzą prototyp, powinny go testować, a po tym jak go przetestują, powinny wyciągnąć wnioski, sprawdzić gdzie popełniły ewentualne błędy i zbudować kolejny prototyp i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej do momentu, kiedy nie będą zadowolone z efektów, a więcej do momentu, kiedy osoby docelowe, kiedy użytkownicy docelowi, dla których się projektuje, nie będą zadowoleni z efektów. I oczywiście teraz jest tak, że całościowo ten proces zbudowany z tych 5 etapów trudno jest wdrożyć w szkole. Ja jestem jakby tego świadoma. Nie mówię, że to nie jest niemożliwe, ale on jest pewnie trudny do wdrożenia i wymaga to sporo pracy. Natomiast to, co można praktykować, myślę codziennie, każdego dnia, to jest mindset, czyli pewien zestaw myśli w naszej głowie, który jest bardzo charakterystyczny dla myślenia projektowego i który jest pewnym rodzajem nastawienia, który sprawdza się nie tylko w pracy projektowej, ale wydaje mi się na każdej lekcji. Tu akurat prezentuję taki mindset, który jest przez IDEO właśnie opracowany. Co w nim jest? Empatia. Przede wszystkim empatia. Jeżeli projektujemy dla kogoś, jeżeli pokazujemy dzieciakom, że mogą zmieniać świat, że mogą ułatwiać życie czyjekolwiek, to staramy się sprawić, żeby dzieci weszły w buty danej postaci, danego użytkownika, danego człowieka. Myślę, że to jest absolutnie nie do przecenienia i jakby padło to już dzisiaj tyle razy. Empatia pozwala wyjść nam z własnej bańki, z własnych doświadczeń i spojrzeć na świat z oczami innej osoby, co jest bardzo, bardzo ważne. Optymizm. Optymizm, czyli takie przekonanie, że mamy świetne pomysły i jesteśmy w stanie je zrealizować, bo często dzieci albo nie mają przekonania, że mają świetne pomysły, a jeżeli już myślą, że mają świetne pomysły, to że nie bardzo są w stanie je zrealizować, no bo jak? Więc optymizm, pokazywanie, że da się, że można rozwiązać nawet bardzo trudne problemy, nawet takie, które wydawałoby się są nierozwiązywalne, ponieważ IDEO na przykład pracuje nad problemami ubóstwa w krajach afrykańskich, braku wody, braku pożywienia, braku dostępu do edukacji, braku dostępu do środków higienicznych itd., itd. To są bardzo poważne problemy. Powtarzanie, czyli danie sobie też właśnie przyzwolenia, co w szkole
też jest trudne i też to już wielokrotnie tutaj padło. Danie sobie przyzwolenia, że pierwsze rozwiązanie nie musi być od razu dobre, że pierwsza odpowiedź nie musi być dobra, że sprawdzamy i powtarzamy, sprawdzamy i powtarzamy. I dążymy do tego, żeby rozwiązanie było odpowiednie. Twórcza pewność siebie. To jest chyba ulubiony mój kawałek z tego całego mindsetu. Dzieci bardzo często tracą w szkole tę twórczą pewność siebie. Jest taki filmik, w którym właściwie jeden z twórców metody design thinking, Tom Kelly, opowiada o tym właśnie, czym jest ta twórcza pewność siebie. On podaje przykład chłopczyka, który bardzo lubił rzeźbić w glinie. Bardzo lubił rzeźbić w glinie, jak były, czy w plastelinie, po prostu jak były zajęcia tam właśnie z jakiegoś babrania się, to on był pierwszy w ogóle, cudowne to było i był dumny zawsze taki z tego, co zrobił. Zawsze sobie to gdzieś kładł na widoku, żeby to było wystawione, że to jest jego w ogóle super pasja. I na jednej z lekcji podszedł do niego inny kolega i powiedział: ten koń jest brzydki. I słuchajcie, ten chłopiec już nigdy nic więcej nie zrobił. Nigdy nic więcej. Także to, o czym była też już mowa, o zapewnianiu bezpieczeństwa, o zwracaniu uwagi dzieci, jak bardzo krzywdzące jest takie wzajemne krytykowanie się, jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony twórcza pewność siebie, co zabija twórczą pewność siebie, to nie tylko krytyka, ale też pochwała. Jedna z mam pracujących w IDEO opisywała przypadek swojego dziecka, które grało na fortepianie i kochało to. Uczyło się w tempie błyskawicznym, zdobywało coraz nowe umiejętności i opanowywało coraz to nowe utwory i tak dalej, i tak dalej. I sprawiało mu to mnóstwo frajdy. I w pewnym momencie rodzice stwierdzili: no super, świetnie, jeżeli tak ekstra na tym grasz i w ogóle ci to sprawia tyle przyjemności, to może ty będziesz tutaj w lokalnej jakiejś tam szkole muzycznej te recitale dawać, bo tam są takie recitale tych utalentowanych dzieci. No i dziecko się, że tak powiem, zgodziło, no bo okazja do tego, żeby pograć, porobić to, co się kocha. Ale w pewnym momencie przestało mu to sprawiać radość. Po którymś recitalu rodzice zorientowali się, że to, że jego talent, jego pasja była wystawione na poklask czy po prostu na widok publiczny, nie sprawiało mu radości. Jakby granie przestało być dla niego takim super spędzaniem czasu. Więc na to też warto zwracać uwagę. 5 minut. Świetnie, mam chyba jeszcze 40 slajdów, ale pospieszę się. Robienie. To się łączy z tym prototypowaniem. Już trochę o tym powiedziałam, że dzieci też powinny tworzyć. Jednym z takich bardzo dużych trendów opracowanych w najnowszym takim raporcie Natalii Hatalskiej, która jest w ogóle guru od przewidywania trendów, jest coś, co nazywa się tangibility. Chyba dobrze to mówię, czyli namacalność, czyli to, że ludzie jakby potrzebują dotykać, potrzebują jakby też manualnych rzeczy. Wiecie państwo, no, cyfrowy świat raczej jest płaski, jest palcem, który paca, a my potrzebujemy jako ludzie, jesteśmy stworzeni do tego biologicznie, że nasze dłonie, nasze ciała potrzebują przestrzeni, w których mogą się jakoś układać. To jest bardzo ważne. Mówię to cały czas, że to jest bardzo ważne. I docenianie niejasności. Jest takie pytanie, jest takie ćwiczenie, przepraszam, w całym procesie design thinking jak wywiad. I w wywiadzie, to podkreślają autorzy tej metody, jest ważne o to, żeby dzieci zapytały o różne rzeczy, różne osoby, dla których projektują i zapisały i najbardziej zwróciły uwagę na to, co jest sprzecznością, gdzie pojawiły się sprzeczności. Że ktoś powiedział jedną rzecz, że lubi na przykład to i to, a za parę tam zdań, za parę pytań zaprzeczył sobie. Że to w tych sprzecznościach, w tym, co dla ludzi jest trudne, w czym mają problem z definicją, że tam jakby tkwi sedno problemu, który jest do rozwiązania. Że tam trzeba zwracać uwagę, tam trzeba kopać, o to trzeba dopytywać.
No i oczywiście uczenie się na błędach. Jestem po prostu kolejną osobą, która o tym mówi, co jest abstrakcją w szkole, ale błędy są okej, państwo to już wiecie. Okej, jak można trochę chociaż to poćwiczyć? Jeżeli nie cały proces, co zrobić? Krzesło challenge, to ja sobie tak nazywam to zadanie. Zaprojektowanie krzesła dla jakiejś bardzo specyficznej osoby. To jest też ćwiczenie zaprojektowane w Stanfordzie. Projektuje się dla kosmonauty, małego dziecka, osoby starszej, ucznia i biegacza. Możecie sobie to państwo też zapisać, znaleźć projekt krzesło. Bardzo, bardzo ciekawe ćwiczenie, bardzo w niesamowity sposób pokazujący, jak dzieciaki potrafią wejść w czyjeś buty i jakby zdobyć się na wielką empatię. Ready, Set, Design to jest, jeżeli państwo wpiszą sobie te trzy słowa w Google'ach, wyskoczy PDF. Chodzi o to, że w grupach rozdaje się koperty z różnymi rzeczami, śmieciami i dzieciaki po prostu konstruują różne rzeczy i wymyśla się do tego potrzeby. Potrzebuje czegoś do ogrzewania rąk, potrzebuje czegoś do przenoszenia wody, potrzebuje czegoś do odgrzania obiadu i tak dalej, i tak dalej. Jest tam trochę pomysłów. Marshmallow Challenge, czyli ćwiczenie, które państwo też na pewno znają. Słomki, pianki, albo makarony, pianki, albo plastelina, budowanie wieży. I też w tym ćwiczeniu warto zwracać uwagę, że nie chodzi o to, kto zbuduje najwyższą wieżę. Tylko tu chodzi o pracę w grupie, o pomysł, o koncepcję, o plan działania. I projekt klasa, czyli jedną z najprostszych rzeczy, do której można użyć design thinking, do której można użyć myślenia projektowego, to jest zaprojektowanie przestrzeni klasowej. Zapytania dzieci, tak jak pewien nauczyciel zapytał, co wam się nie podoba w tej klasie, że w ogóle nie korzystacie z tych tablic, które tu są powieszone. Już po prostu tyle czasu w to wkładał, tyle zawieszał tych materiałów. I w końcu mówi, no dobra, no to co wam się nie podoba? I chłopiec taki przestraszony podnosi rękę i mówi, no bo one są za wysoko i my nic nie widzimy. No więc zapytał, no więc pytać, razem z uczniami projektować. Budowanie i struktura, dobra, nie mam na to w ogóle czasu, więc ja powiem tylko, że dla mnie to się ogromnie łączy z konstrukcjonizmem Seymoura Paperta, który design thinking i konstrukcjonizm dla mnie bardzo są jakby spójne. Bo tu chodzi przede wszystkim o to, żeby nauczyć dzieci struktur myślenia. To, do czego one potem to wykorzystają. Czy do pisania opowiadania, czy do tworzenia programu komputerowego, czy do obliczeń matematycznych, to jest już obojętne. Ale struktury myślenia to jest dla mnie coś, co absolutnie jest w tym wszystkim najważniejsze. Uczenie się poprzez tworzenie, tangibility. Technologia jako tworzywo, czyli nie twórzmy narzędziowników i nie rzucajmy się na jakieś narzędzie, bo jest fajne i chcemy je wdrożyć w lekcji, tylko myślmy, co chcemy zrobić i jakich narzędzi do tego używać, nie odwrotnie. Ostra zabawa, czyli dzieci też potrzebują czegoś, nad czym się pomęczą, nad czym nie przejdą tak łatwo do porządku dziennego i też potrzebują zadań, które będą dla nich wyzwaniem. To nie chodzi o to, żeby to było wszystko łatwe, proste i przyjemne. Nie, bo właśnie nieprzyjemność w uczeniu się też jest wartością, też jest dla dziecka ważne i wartościowe. Uczenie się jak uczyć, czyli my jako nauczyciele, jako edukatorzy też doskonalmy swój warsztat, ale tego nie muszę państwu mówić. I dajmy sobie czas. I to nie chodzi o lenistwo, to nie chodzi nawet o czas na leniuchowanie, ale to chodzi o zaplanowanie tego procesu, czyli o pomyślenie, co chcemy robić szybko, a co chcemy robić powoli. Oczywiście nie ma sukcesów bez niepowodzeń, kolejny raz. Praktykujmy sami, co zalecamy uczniom, bądźmy przykładem i używajmy technologii teraz do uczenia innych przedmiotów. To nie jest tak, że informatyka czy przedmioty komputerowe, że to nie może być oderwane w ogóle od jakby reszty nauczania, bo no nie może być, ale państwo też już na pewno o tym wiedzą. Co z podstawą? Krótko, bardzo krótko na koniec, co z podstawą? No bo
tak często bardzo jakby mam takie poczucie, jak robię warsztaty z tego myślenia projektowego, że no tak, no te ćwiczenia są fajne, no ale co ja tam wpiszę w tym dzienniku i w ogóle. No to ja już mówię, co można. Jeżeli chodzi o edukację polonistyczną, wszędzie tam, gdzie w podstawie jest słuchanie, porządkowanie, odpowiadanie, pytanie, to jest design thinking, rozmowa, praca w grupie, to jest to. Edukacja matematyczna, porównywanie, klasyfikowanie, rozpoznawanie. Możemy tworzyć projekty, gdzie są kształty, liczby, sklepiki, kolory i tak dalej. Współpraca, edukacja społeczna. Mamy współpracę, pracę w grupach. Edukacja przyrodnicza, obserwowanie, rozpoznawanie, wchodzenie w pewne środowisko. Jeżeli projektujemy karmniki dla ptaków, poznajmy ptaki. Przecież to jest oczywiste. No i edukacja artystyczna, muzyczna, techniczna, malowanie, rysowanie, wycinanie, składanie, planowanie swojej pracy. Bardzo, bardzo dużo można tutaj wpisać do dziennika. Rozwijając skrzydła, można tworzyć projekty bardziej skomplikowane. Można projektować zieleń miejską, można projektować nowy park, można pomagać w budowie wysypiska śmieci, można zmieniać na przykład w swoich rodzinach doświadczenie segregacji odpadów za pomocą takiego projektu. Pomysłów jest mnóstwo. Chciałam jeszcze tylko, żebyście Państwo na koniec pomyśleli o swoich najlepszych wspomnieniach z dzieciństwa i pomagali dzieciom rozwijać tę kreatywną pewność siebie za pomocą sztuki, za pomocą różnych majsterkowych rzeczy właśnie do robienia rękami, za pomocą historii, opowieści, bo to jest też coś bardzo ważnego i tak strasznie chciałabym więcej powiedzieć, ale już nie powiem, bo wszyscy są głodni. I powiem na to jest ostatni slajd, przedostatni. Nie chodzi o to, żeby stworzyć kolejnego Mozarta czy Einsteina, ale aby pomóc wszystkim w trochę bardziej kreatywny sposób radzić sobie z codziennymi problemami. Mitch Resnick, twórca Scratcha. Bo to nie chodzi o taką kreatywność przez wielkie C, że to jakby mamy z wszystkich stworzyć nowych Billów, Gatesów i tam Zuckerbergów i w ogóle, którzy będą innowacyjni, zmieniać świat. Okej, byłoby super i byłoby fajnie, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o takie little C creativity, czyli kreatywność przez małe C. Kreatywność, dzięki któremu nasi uczniowie właśnie podejdą do nas, nie ma już pani Danuty, ale podejdą do nas i powiedzą: super, że udało mi się to zrobić. Zrobiłem to pierwszy raz, pozwolono mi pomyśleć. Zrobiłem to sam, zrobiłam to sama. Jestem z tego dumna i to jest moje. I tego wam bardzo, bardzo życzę. Bardzo dziękuję.